Witam z powrotem na moim kanale. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować maskę, którą zamówiłem, przeciwpyłową, przeciwgazową, z różnymi rodzajami filtrów firmy 3M. Maseczka 6300 rozmiar L, czyli ta największa. Skłoniło mnie to przede wszystkim przez to, że zazwyczaj coś tam zawsze robimy, szlifujemy, no różnego rodzaju prace wykonujemy w pomieszczeniu bądź na zewnątrz, gdzie coś się zawsze tam kurzy. No i co my tu mamy? Na pewno jest instrukcja obsługi. O, ten woreczek 3M na przechowywanie naszej maseczki z filtrami, bo one mają być gdzieś tam, było napisane, szczelne. No i cała nasza maseczka. To jest ta największa. Maseczka tak się prezentuje. Zaraz będę do niej zakładał filtry. Solidne urządzenie. Do tego tu mamy filtry same przeciwpyłowe. To są filtry, jak widzicie, z normą P3, czyli 99,95% wszelakich pyłów wyłapują. Tych nie będę na razie montował. Tu mamy filtry P1. One wyłapują do 80%. Cena 3 zł sztuka. Ten filtr 15 zł sztuka. A maska 70 zł. Tu mamy osłonę, dwie sztuki na te filtry. No i kolejne filtry 6059 ABEK1. Jeśli ktoś wie, o co chodzi, to będzie wiedział, co to oznacza. Tak się prezentują filtry. To jest to ABEK1, to jest ABEK kolory i litery, to jest wiadomo, odnosi się to do jakości filtra i co on filtruje. Powolutku zaczynamy ją montować. Bardzo proste. Dodatkowo te filtry. Nie wiem, którą stroną to się zakłada, muszę to przeczytać. Tą stroną, z tego co wywnioskowałem z obrazka. Jest narysowane napisami źle, w tą stronę dobrze, więc myślę, że to powinno być w tą stronę. No i nasza maseczka już jest zmontowana. Jeśli ktoś jest zainteresowany, taki komplet mnie kosztował, sama ta maska z tymi filtrami, za to dołożyłem 10 zł, 130 zł ta maska. Więc polecam zakup.
Jak widać, maska się przydała. Jakoś fantastyczna. Patrzcie, co robiła. Tu ma szlifowanie. Maskę szyjem, która jest fenomenalna. Super się w tym pracuje, szlifuje i wszelkie prace robi. No sami widzicie, jak wyglądam zresztą. Co do lakieru, mogę powiedzieć, że nie ma tragedii, nic nie czuć. Więc mogę w zupełności każdemu polecić tą maskę.